Idę dookoła Polski na piechotę, tak, dlatego przyszedłem tutaj do Lubaczowa, bo idę dalej w stronę Bieszczad. No. Były dwie alternatywne trasy, albo przez Lubaczów, albo przy samej granicy, no ale tam jest słaba baza noclegowa, tu są noclegi. Dlatego idę przez Lubaczów i znalazłem się w Lubaczowie. Wyszedłem 84 dni temu z Wielunia i cały czas idę na piechotę dookoła. Motywacja to był, no tego człowieka nigdy nie zapomnę, to był taki pan, nawet jak nieraz o nim opowiadam, niektórzy go znają, on przejechał Nyską Mongolię. Wyjechał z Gdańska, przejechał Rosję, pojechał do Mongolii po stepach Nyską. I tak z kumplem żeśmy siedzieli i ja wtedy mówię do Łukasza, jak on mógł Nyską do Mongolii, to ja mówię, to ja na piechotę dookoła Polski, to co to jest, co to jest 4000 kilometrów. Obudziłem się w poniedziałek, wziąłem plecak i mówię, od dzisiaj idę dookoła Polski. Pan jest szalony. Nie, no przygotowywałem się 3 lata. Nie da się takiej podróży bez przygotowania praktycznie, choć ona jest i tak robiona na wariata w trakcie, no bo zmieniają się po prostu, były ustalone, załóżmy, miałem ustalone szlaki, ale zmienia się to na bieżąco, nieraz trzeba zmieniać. Doznania estetyczne, no to szczególnie tutaj jak się idzie od góry, bo jak mówiąc już idę od góry, od Suwałk na dół, no to co 100 km się zmieniają krajobrazy. No bo tam są puszcze, potem się przechodzi już na... A tutaj to u was to są... Tutaj to człowiek się czuje tak, że jakby był w centrum, naokoło nie ma nic, nie? No bo tam gdzieś las, no jak się idzie przez las, no to wiadomo. Ale tak jak się wychodzi, no to tu są takie pałacie, że ogromne, nie? No tam tego nie ma, tam są puszcze tego. Przez puszcze jak się idzie, no to jest... No, szedłem przez Puszczę Białowieską, 20 km, zero ludzi, no to ktoś tam jedzie na rowerze czy tego, ale zero miejscowości, nic. No to też trzeba być na to przygotowanym, bo jeżeli ktoś ma jakieś lęki, strachy tego, no to pisze, uwaga, wilki, zwolnij, nie? No, i oni mówią właśnie, zwolnij, bo jak będzie wilk stał, to ty zwolnij, niech on sobie idzie, nie? Bo tylko go nie goń, nie? Bo wtedy on może ciebie pogonić, nie? No droga jest ta podróż, bo no życie jak życie, ale w domu obiad się zje za 15 zł, tutaj no tu musi starczyć te 15-20 zł dziennie, no plus nocleg, no to tak wyliczone jest w granicach 80 zł dziennie musi starczyć. No nie można, to teraz będę miał nocleg za 110 zł, no ale przecież nie odmówię sobie jedzenia, no bo... No mówię, no, dlatego, znaczy nie, sponsorzy są, nie ma problemu. Dzisiaj się nawet dowiedziałem, że jak oni się też dowiedzieli, że daję radę, to jeszcze mi dorzucą. Także finansów powinno starczyć do końca. No, znaczy, no sponsorzy się wywiązali, no i jeszcze koledzy tam dorzucili tego, no. Także nie ma problemu. A z jakimi reakcjami ludzi, których pan spotyka? Pan się spotyka właśnie. No do tej pory praktycznie może 2 razy z jakieś negatywne, znaczy to może nawet nie negatywne, no ale generalnie no to ludzie, najgorzej było na początku, no bo ja załóżmy mam 100 km na liczniku, jak to się mówi, się pytają, gdzie idziesz, dookoła Polski, no bo teraz to mi jest łatwo, nie, no bo ja mówię, już przeszedłem 2700, 2800, no to już mi jest łatwo, bo idę dookoła Polski, ale na początku no taki kowal mnie zaczepił, no jeszcze do granicy nie doszedłem. No i on mówi, no jak zobaczył, że tego mówi, to musisz, mówi, mnie odwiedzić. Jak będę wracał, to, bo ja już tamtędy nie będę na piechotę wracał, ale muszę go odwiedzić, jak będę wracał, żeby mu powiedzieć, że się udało. Znaczy, jak się uda, nie, bo jeszcze jest 1000 km przede mną. Ale ludzie generalnie są super, no i noclegi były za darmo. Ostatnio nocowałem u takiej pani, to czekała na mnie, deszcz padał, ona czekała chyba do 9:00. Jak ja wchodzę, ona mi podgrzewa zupę, bo pan wraca z trasy, ja tu pana na Facebooku śledzę, nie chcę pieniędzy za nocleg, nic, daje mi jedzenie, wszystko. No także mówię, ludzie są super, no. Dużo ludzi się zatrzymuje, że mnie chce podwieźć. No tłumaczę wtedy, że idę na piechotę, no.
mówimy o Facebooku, czyli można śledzić pana wędrówkę. Cała wyprawa jest udokumentowana na Facebooku i wszystko jest na Endomondo, także ci, którzy mówią, że gdzieś tam podjeżdżam czy tamtego, to mogą sobie sprawdzić, że to jest nieprawda. Bo na Endomondo jest jaka prędkość, jaka odległość, ile godzin, także to nie ma, no tam to bym musiał mieć jakieś, nie wiem, super hakerem być, żeby to oszukać. No tak planuję na początek sierpnia, żeby dojść do domu, bo ja to tak planowałem, że wyjdę 17 marca, wrócę 4 sierpnia, bo 17 marca mam urodziny, odwrotnie, 17 marca imieniny, a 4 sierpnia urodziny. No to nie udało się wyjść, ale może się uda wrócić. No. Znaczy na 4 powinienem być na pewno, znaczy na pewno, to nie, w podróży nie ma nic na pewno, nie? Ale przy tym jak teraz jest, to powinienem być już na miejscu. No.